Ej ekipa, witam was, Staniu, witam was ponownie w KrabGuard, kontynuujemy naszą podróż do głębin, żeby narodzić nowego boga, boga krabów, boga oceanu. Zobaczymy, co z tego finalnie nam wyniknie, gdzie nas dzisiaj historia doprowadzi. I mamy coraz głębiej, słuchajcie, teraz mamy głębokość 1691 metrów, wulkan i zostało nam tak naprawdę do pokonania raz, dwa, trzy, cztery mapy na to wychodzi, że jeszcze musimy odwiedzić. Nie ma problemu. W takim razie zobaczmy, co tutaj mamy. Trzy kamienie rytualne, jedno małże i trochę skarbów. Dwóch, czterech, sześć, siedmiu nowych tutaj przyjaciół. Nowe stworzonka, można powiedzieć. I jedno nowe zagrożenie. Dobra, w takim razie nie przedłużamy. Zaczynamy. No i mamy to. Wow, jak wyszczelili, poczekajcie. To tu mamy, o, Tidal, Smuggles, idealnie, bo ja co tu widzę, kamień rytualny, ty masz fajne te bonusy, więc proszę. Ja z ciebie Smuggles musiał jakoś inaczej nazwać, żebym wiedział, że ty jesteś ty. Dobra, wykopujemy skarb, oczyszczamy i powiem wam szczerze, że potrzebuję chyba kogoś więcej do roślin, bo tak patrzę, że tych roślin może być całkiem sporo, ale na razie niech się zbierają łaskę, bo tej łaski na początku będziemy bardzo dużo potrzebować. Tak samo tutaj wykop skarb i tutaj usuń. No i oczywiście zaczynamy. Zaczynamy od, no, standardowe. Korowiec mózgowy tutaj poleci, stawą meduza i korowiec stołowy. Nic więcej tutaj nie mamy do ogarnięcia. A tutaj co wymaga? Żabnica, garbik, korowiec stołowy. Żabnica, garbik. To mamy ślimak morski. To nie. Garbik. Ci błazenki musimy mieć, a błazenek lubi co? Ukwiał. A widzicie, czy musimy zadbać o ukwiał, żeby był na minimum w drugim poziomie. Okej, okay, dużo łaski zdobyliśmy, bardzo fajnie. Wachlarz morski, jakieś nowe roślinki tu wskoczyły. Okej, okay, no, czyścimy. No i bardzo dobrze. Jeszcze pójdziemy dalej, ale powiem wam szczerze, że strasznie ciemna sceneria tu wskoczyła. Dobra, tutaj mam dozwolenie dalej. Strasznie ciemno się teraz tutaj pojawiło. I mam nadzieję, że ja wam trochę rozjaśnię. W każdym razie, no, taki wulkaniczny teren, faktycznie takie światełko świeci się tutaj na bogato. Więc teraz to usuwamy roślinę. I tutaj tak jest. No, przydał, teraz tak widzę, że chyba drugi ogrodnik bym wcale nie pogardził. Więc może pincher by do nas dołączył. Ale teraz będą ulepszenia, to może nie. Na razie nie, ulepszamy tu. Ulepszamy tu. I tam też będziemy ulepszać, żeby już te poziomy pobijały. Proszę, że to jest co. Okej, okay, rozwalisz to? Dobra, mamy to. I co to jest? Zbuduj pułapkę. No to już robimy to. I kamień rytualny kolejny. Dobrze. Oczyść. I kto nam będzie oczyszczał ten kamień rytualny? Wykop skarb. Idzie nasz kolega, właściwie Smuggles. Ciebie muszę faktycznie nazwać tak, że ty jesteś rytuał. O, ty od ciebie się nazywał rytuał. Z tego, z ciebie można korzystać faktycznie w ten sposób. Więc tutaj mamy i tu jeszcze do usunięcia jest przeszkoda. Ale to może później. To też poulepszamy i to poulepszamy. Dużo łaski, jak się generujemy. O, idą. Faktycznie zwiewać. Ale pułapki nie zdążymy ulepszyć. Czy na drugim... Co to jest? Mały drakmit, zdrajca, ratuj się kto może. O kurcze. Klepiemy ich. Klepiemy. Cisnąć ich. Dawać, młotkują. What? Ale naparzają. No, przyznaję, jest ciekawie. Albo tą pułapkę, ulepszam pułapkę. Idzie jeszcze jeden. Atakować! Bracie za niego. No, przyznaję, ładnie nas próbują tutaj dziabać, ale widzicie, on nas całkowicie ignoruje. Te małe drakmity bardziej nas atakują. Okej, okay, rozwalony. Wykop skarb, idzie Smuggles, dobrze, wykupujemy skarby i sobie radzimy. Ci dobrze, że z tej strony się zająłem ulepszeniami. No to wychodzi, ulep za 55. Oj, tutaj możemy sobie rozbijać teraz. I ulep za 50, poziom trzeci, rozbij. Mamy to, bardzo fajnie, szybko i sprawnie. Samo tutaj rozbij, małż. Ulepsz pułapkę, o! Aha, w sumie to jest to, dobra. Oj, coś wyjdzie i mamy giga skarb, dużo jedzenia, bardzo fajnie. No i mamy płaszczka, danina i świetlik. Świetliki to są, obstawiam, że te rybki. Ale to będziemy się tym zajmować później. Na razie ciśniemy z tej strony, przebijamy się tu. Tu są polepsze... Kwestia ulepszeń ogarnięta.
tu rozwalimy, więc jak tutaj wszystko załatwimy, to rekrutuję sobie nowego ogrodnika faktycznie, żeby zajął się tą stroną. No, tylko ta pułapka na najwyższy tier ma wyjść. Nie ty, tylko pułapka. Ulepsz pułapkę za 30. Proszę bardzo. Super, mamy to. Tu już jest na najwyższym tierze, więc ślimaków powinniśmy mieć. Tutaj ukwiał potrzebujemy. Więc chyba ukwiał będzie, tak mi się wydaje, że tutaj, ale póki nie jest rozwalone to, to nie mam przejścia, nie mam punktu zaczepienia. Nadal tego nie widzę. Tutaj mamy tak. Przepraszam. Przepraszam. I mam kolejny. Małż i nie rola, tylko ulepsz. Pułapkę za 50. Czyli chyba ostatni tier. I dobra. Ile? Dobra, doskoczyli. Dobrze. Dużo łaski. Tam skakuje. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Jeszcze nie rozwalił. Ojej, ale to rozwala długo. No i tu mamy stałą medużę. Tak, tak. I poziom trzeci miał być. Skarb. Po raz kolejny. Usuń. I usuń. No i tutaj mamy dalej do rozwałki. Więc pewnie znowu będzie miejsce na pułapkę. O, ulepszone. No i zacznij. I teraz tak, ukwiał potrzebujemy. Ukwiał będzie. Nie ma tu ukwiału. What? Gdzie tu ukwiał zdobędę? Halo? O, pułapkę jest na full. Wachlarz morski. Płaszczka fajnie. Koral jest łososiowy. Wszystko fajnie, ale ja tu ukwiału nie mam. No to boli. Ewidentnie boli, bo nie mogę nigdzie ukwiał. Chyba, że tu będzie ukwiał. Dobra, mamy to. Przebiliśmy się. Ale wykop skarb. No raczej teraz skarbu nie będę wykopywał. Gdzie idą? Znowu z lewej? Chyba z prawej tym razem. Tak, jaki wielkus. Wełniaczek, zdrajca, ratuj się kto może. No właśnie. Atakować, wełniaczka. Kurcz. Dawać go. Stój. Zmień rolę. Wyznawca. Uciekaj. Uciekaj od niego. Bądź tutaj pożre. Uciekaj. Niech się ktoś inny nim zajmie. Dlaczego ty się na niego rzuciłeś? Miej rolę. Wycofuj się raz. Mi stąd. Klepać wełniaczka. Kskubańc. Kurczę. Kibul też zmień rolę. Idź na zbieracza. Sorry, młotki nie dają rady. Jak widzicie. Ło, co tu się dzieje? Okej, kibul, wracaj na młotek. Bo ty masz akcję teraz. No, ale powiem wam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Teraz tak to pocisną. Ty ulecz się i ty się też ulecz. I ty przede wszystkim się ulecz. Ja was, ale nas pocisnęli. Po raz pierwszy taką akcję widzę. Usuń. Atakować. Ty trzeba faktycznie. Idą stwory na nas. No, musimy ich pokonać. Jeden. I jeszcze ten. Atakować. No i czyli z dwóch stron mimo wszystko pułapki muszą być. Jak widzicie. To jest nieciekawie. Okej, pokonany. Gdzie ta pułapka? Tu jest. Pułapkę klepiemy od razu. Dobra, algi. Miej rolę na ogrodnika. Potrzebujemy drugiego ogrodnika. I to szybko. Tak jest. Wachlarz morski. Mamy ukwiał. Jest ukwiał. No i mam nadzieję, że faktycznie damy radę. To co z tym leczeniem? Ulecz się. No i tutaj oczyść. Przydałoby się. Smagle, żeby coś pojawił. Smag jest zajęty. O, leczenie, jest leczenie, o jak dobrze. Czy jest jakieś leczenie? Gąbka.
tak i tak, super. Algi leczenie? Nie ma? Nie ma opcji. I się leczą, to super, ulepsz pułapkę. Ten leczy, a ten naprawia, no i super, i zawsze coś. Ale no nie spodziewałem się takiej najazdu. Kurczę, co oni tu odwalili? Nowa krowiec, gąbka, no i super, i o to chodzi nam. O, ładnie. Usuń. I tu wykop skarb. Tu ulepsz pułapkę. Łosiożorny, ktoś chciał chyba łosiożornego. Ślimak łuskowaty. Wachlarz morski. Łazenek, łosiożorny. Ile nogi? Okej, tutaj muszą być oba w takim razie. Tempo, tempo. Okej, dobrze. Działamy. I tutaj ulepsz pułapkę, kolejny tier. Może zdążymy. Okej. Ty możesz super ogarniać. Fuuu, no powiem wam szczerze. Na grubo pojechali. Dobra, mamy to. Sporo łaski zdobywamy. O, ile łaski tu leży. Dobra, idą. Idą, idą. Atakować. Ulecz się. Ej, zmień rolę. Wyznawca, wycofuj się. Dobra, załatwiają ich tutaj. Czasami te młotki jednak się za bardzo pchają, przyznaję. Ile łaski, dobrze, dużo łaski. Te pajączki, drakmity, klepać. Huła. Leczy kraba. Algi. Czemu ty algi się nie leczysz? Kamer rytualny, oczyść. Ale ty nie jesteś. Zmieniaj, leczy kraba, zatrzymaj, dobra. Leczy kraba, zatrzymaj, dobra. Leczy kraba. Okej, zobaczymy. Krowy z jedną nogi, nie. Kim idzie? Idzie. Ale nie, ty jesteś, zmień rolę na budowniczego. Rozbij. Ulepsz. Pebes. Okej, oczyść. Zobaczymy, kogo wyślą znowu. Mam nadzieję, że kogoś sensownego. Eś, cholipka, z ciebie nie chcę. Idź na razie na zbieracza. Trzeba pozbierać to, co mamy. Zobaczę jeszcze kogo. Że nam blokują cały czas. Pitcher. Dlaczego zmień rolę? Dlaczego? Właśnie dla mnie to nie jest logiczne. Dlaczego ja muszę zmienić rolę? Dopiero wtedy na nich uderzyć. Nieintuicyjne dla mnie jest to. Żabnica garbik. Okej, tutaj mamy coś. Łapki mam polepszone, super. Dużo łaski, bardzo dużo. Pułapkę, ulepsz pułapkę. Muszę kogoś, kolejnego wojownika chyba ogarnąć. Kibi. Szybkość ataku, szybkość budowy. Okej, okay, łaskę, kiedy wytwarzał. Pitcher. Łaskę z modów. Znawca, ciśnij tu. Udźwig pożywienia, ty nosisz. Okej, okay, to jest faktycznie, jak nosi, to zmienimy. Mam nadzieję, że ta pułapka da radę.
Dużo roboty mają. Oj, dużo. Algi tu jest. Dobra, zmień tą robotę. Idź tam. Ulepsz roślin, dokładnie tak. Żabnica, dobra, wskoczyło. I co tu mamy? Już mogę. Daj nie wskoczyć. Jedna kałamarnica i mamy super. Dobra, zmień rolę na wyznawcę. Klaws. Ty jesteś łasuch, tajni. Ty już w ogóle jesteś bossu. Myślę tutaj, czy jakoś mogę wspomóc walkę, ale chyba nie bardzo. A niech będzie myśliwy. Dobra, na razie czekają na moje zadania. I poziom 5 pułapki, no i super. Teraz mogę wziąć się skupić na ulepszeniach. Się skupię na ulepszeniach, już będzie lepiej. Brakuje mi tylko ślimak łuskowaty. Wachlarz morski. Skupię sobie uderzają. Tamtej, dobra. Idę. Chyba. Tutaj dwa młotki już jednak jest sprawniej. Coś tyle dobrego. Rozbij. Pinujemy ich tutaj. Ambitnie. Atakować, atakować i atakować. Ścimy. GS, kolce, lecą. Jest lepiej. Gąbka. Wachlarz morski. Musimy lepszy. Więcej ma wachlarzy morskich. Tu jest wachlarz morski do zrobienia. Usuń. Algi ogrodnik, z powrotem. Dużo łaski, bardzo dużo łaski. Jest tak dużo łaski, że chyba się zastanawiam, czy nie zmniejszyć liczby. Okej, ale on widzę, nie ma jakichś bonusów 20-16, to pitchera może zmienimy jednak na zbieracza, bo potrzebujemy to pilnie. No jeszcze nie mamy tutaj ukwiału, więcej potrzeba. A widzicie, dzień piąty. Ulala, dużo pracy. Jedna kałamarnica robi wszystko. Tak naprawdę. A jeszcze żabnica chcemy. To jest żabnica. Potrzebujemy gąbka. A gąbka to jest. Rozumiem, tutaj. Gąbka. Dobra, ogarnięte. Atakuj. Dobra, czyścimy z tej strony. Może będzie mniejsze ataki będą. Jak tak przyciśniemy. Mam taką nadzieję przynajmniej. To sobie dadzą radę z tym. To nie wątpię. Trzeci poziomy. Kałamarnica. Ślimak łuskowaty 2 na 5. Wachlarz morski 3 na 7. Wyczyściliśmy, dobrze. O to chodziło. Algi idzie, wyczyścił, dobrze. Ta meduza może się pojawić. Dobrze, zdbało o ulepszenie tych. Tu pułapki są? Jest. Pułapka poziom 5, a ta pułapka działa nadal? Działa i to jest super. Algi, na razie na wojownika, bo wróg będzie zaraz nadchodził. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek tutaj się wydarzyło niepokojącego.
Zaraz jedzenia będziemy mieć, więc na opartego możemy migrować, ale no bez tych trzech runów kamieni to ja w ogóle nie chcę ruszyć dalej. Kaomarnica, tylko kaomarnica mi jest tu potrzebna. Lewa strona znowu. Znowu lewa strona. Ale czyścimy, chociaż tyle, że ładnie czyścimy. Mały drakmit, cisnąć go. Żobnica nam pomaga? Chyba tak, a to wygląda. Bardzo dobrze, niech nam pomaga. Bardzo mi to cieszy. Żobnica ładnie tutaj. A, ładnie gryzie tą rybkę. Gąbka ulepszamy. Ulepszamy. Musimy więcej ślimaków mieć. Ile łaski, ile dobroć. Super. Już widzę, mamy żywność. To jest super informacja. A my w takim razie atak, bierzemy się za atak tego typu. To tam weszło, to teraz trzeba tutaj wyczyścić. Halo, mieliście atakować. Nie idą do katu. Jeden pójdzie do ataku? Poważnie? Jestem zawiedziony, że koledzy się w ogóle nie interesują. Gąbka ulepsz, wachlarz ulepsz. Tego nam bardzo dużo trzeba. No jeden krabik biedny walczy. No co to ma być? Ja się pytam. A może da radę? Jak tak patrzę. Ma szansę pokonania. Jest da. Oj proszę, aj wylas na końcu. Ale tu pułapka powinien zrobić robotę. Haha, nie właśnie o to chodzi. Rozbijamy. Algi. Ogrodnik, proszę. Albo w sumie teraz zmienię rolę na zbieracza, bo w sumie nie potrzebujemy cię tutaj. Niech zbierają. Im więcej, tym lepiej. Choć ta pułapka, widzę, już żywota dokonuje. Świetlik płaszczka. Ślimak morski. Koledzy łososiorny. No to są rzeczy. Czekamy, czekamy, kurczę. Ukwiał, no to też trzeba będzie ukwiał. Kurczę, tych ulepszeń ciągle brakuje mi. A wiecie co, w sumie tak patrzę, że Algi mógłby jednak być ogrodnikiem. Bo już jakoś tak nie dbam o te punkty łaski. Mamy tutaj mnóstwo do zrobienia, a mało do odkrycia de facto. Okej, tutaj ulepsz, ulepsz, ulepsz. Gąbka, wachlarz. Mamy tych ulepszeń pełno. Dobra. Najważniejsze chyba jest to, to i to jest. Tu także mogę ulepszyć. Ale właśnie, tutaj zostały nam rzeczy do ulepszenia. Kolonia. A wydawało mi się, że mam... A właśnie, tu są te rośliny. Znowu idą. Lewa strona. Znowu lewa strona. No i właśnie tego się obawiałem. Tego się obawiałem. O nie, 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 nie. Zmień rolę na wyznawcę, zwiewaj stamtąd. Zwiewaj. Zwiewaj. Tego się obawiałem. Algi, pomóż nam. Potrzebujemy cię. Chyba nie tylko ciebie. Kto tu może nam pomóc? Cornelia, można pomóc. Myśliwego potrzebujemy. Więcej myśliwych potrzebujemy. Bo nam wjeżdżają na ambicje mocno. Ulecz i kibli ulecz.
No, mocno nam pocisnęli. Ale dobrze, w porę zareagowałem. Ach, weszli nam na te roślinki. Ja wam dam. Cisnąć. Dobrze. No bo ta pułapka. Niestety ta pułapka zawiodła, bo już została zniszczona. I to bolało. Ty kim byłeś? Przypomnij mi. Hrabi Abi. A niech będzie. Szybkość ataku. Okej, ty byłeś. Bubbles. Znawca, wracaj. Algi, zmieniamy rolę na oczywiście na ogrodnika, potrzebujemy go pilnie. No nie jest tak łatwo, powiem wam szczerze, nie jest tak łatwo. Ślimak łuskowy, no co z tym ślim 5 na 7, no. Ja czekam na to. Dzień 7, a ja tutaj jeszcze się trzymam. Łapka ta jest super potężna, super. Ulepsz pułapkę. Ja chcę, o, tutaj żabnica istnieje, pięknie. Ukwia trzeba ulepszyć. No i ślima z błyskości. Czyli żabnicę mamy na full. No, ślimaku, jest ślimaku więcej. Dobra, populacja wzrasta, super. No, usunąć to, kurczę no. Tyle roboty z tym. Muszę pilnować teraz. Jeszcze bardziej niż pilnowałem. Dobra, mamy to. Żabnica, Gabik, odpraw rytuał. I zobaczmy, jak ten rytuał dostaniemy. Zagrożenie minus 20, szybkość ruchu. Aha, zagrożenie wzrasta. Nie, święte urodzenie. Krab przywraca 50% zdrowia. Święte ja, świętego jaja. Fajnie. Krab 15%. No nie, to wezmę, bo odrodzenie przyda się zdecydowanie. Mamy 400, o super. 406, aha, to jest jedzenie, tak. Patrzę jeszcze jak pozostałe rzeczy. Około malicy nadal nie mamy, więc nie mam jak tego ugryźć. I tu świetlik płaszczka. Korolec łosiożorny. Korolec łosiożorny, jak będziemy mieć więcej. Tak, tylko że to jest właśnie ukwiał. No to może być problem. Jeden. Oczekując pewnie, że oczekiwanie podwaja podfolację. No nie wiem, jak z tym będzie. Czy w ogóle tu stoimy? Tutaj mogę coś. Stołowy. Tego nie widzę w ogóle akcji. Czyli mogę skupić. No! Czyli co, nieodkryte? Coś jest? No nie rozumiem, czegoś nie odkryliśmy i nie dostajemy stawu meduzy? Jak to tak? No tak nie może być. Płaszczko świetlik. No to ja jestem zawiedziony. Tu mamy wszystko. Kurczę. Bubbles, zmień się na myśliwego. Poproszę. No, z tej samej strony idą, no nie. Ciągle z lewej strony. Ciągle ta lewa strona. Bardzo mi to boli. Już tutaj widzę, atakują. Okej, czyścimy mocno, pchamy. Jedziemy ich. To jest Skittles, przydałby się uleczenie dla Skittlesa. Ale ładnie teraz czyścimy. Czyli łaski generujemy. Ale widzę, ślimaki już mamy na full. Wszystko mamy na full. Ej no, klepać, jeszcze jeden. Płaszczka, jedna i świetlik. Świetlik to jest które? Bławik. Skutulna, świetlik, populacja 3, kolonia robaków ryftowych. A, rybaki.
Usuń. Łapka. Robimy to. Ogrodnik, szybciej, więcej. Wachlarz morski. Wachlarz morski. Bombka. Usuń. Aha, czy to nie żyje. Okej, okay, no to robaki robimy. Ale po takim najeździe lepszy. To ma być szokolad spiralny. Może spiralny coś zmienia? Może właśnie spiralny jest potrzebny, żeby kałamarnica się pojawiła. Albo ewentualnie tu. Zobaczymy. No właśnie, proszę. Spiralny. Mamy cię. I ciebie potrzebowaliśmy, żeby dostać kałamarnicę. Kurczę. Jedno takie potknięcie i byśmy mieli problem, przegraną. Słuchajcie, mamy już naprawdę długo tu siedzę. Nie wiem, ile z tego finalnie wyciąłem, ale no... Naprawdę potężnie nas tutaj przycisnęli, jeżeli chodzi o to poszukiwanie tego, co możemy zrobić. Ale mamy kałamarnica, odpraw rytuał. O, jak dobrze. Wizja ultrafioletowa, krab plus 3 zasięgu ataku, fajnie, krab 15 zasięgu ataku. Szybkość uprawy. Zasięg ataku. Zdecydowanie tak. Zasięg ataku się przyda, bo jednak widzę, że my tam troszkę obrywamy. Więc mamy coraz więcej tych tutaj. No i jeszcze tylko płaszczka nam potrzeba. A do tego potrzeba nam ślimaka morskiego, żeby mieć ślimak. Łuskowaty ślimak morski, jest to stawomeduza. I tutaj potrzebujemy kolorys mózgowy, bo to jest ślimak z tego. Stawomeduza. Jak wbijemy ślimaka morskiego, to płaszczka powraca i kończymy. I bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. Bo przyznaję, długo tu spędziłem. Nie miałem w ogóle pomysłu, jak korowiec spiralny może. Nawet nie przyszedłem do nami, żeby korowiec spiralny faktycznie tutaj budować. Ale no przyznaję, populacja głębinowców, ryb głębinowych tutaj faktycznie się ładna zrobiła. No, łaski potrzeba. O właśnie, o to chodzi, teraz łaski nam brakuje. I boli mnie to. Ulepszy. Dobra. Teraz możemy przystosowywać. Bubbles, ty jesteś modły. Znawco. Idź modlić się tutaj. Więcej łaski z modów. Znowu idą. Co za obuzy. Ale trzymamy ich na dystans jak na razie. Bless, super. Trzymamy na dystans. Trzymajcie tam na dystans. I pora się wynosić. Zdecydowanie pora się wynosić. Mamy płaszczkę także aktywną. Kończymy tą bitwę i koniec zabawy, słuchajcie. Bo to są już naprawdę niepokojące sytuacje. Mamy tutaj. A nie, zyskałam malinca. To gdzie jest to? A, na końcu. Świeci nam. Oczyszczone, odpraw rytuał. Co tu mamy? Teleskopowe gałki, zasięg ataku. Jednorazowa premia, 150 punktów łaski, jednorazowa premia, 20 sztuk pożywienia. Nie potrzebujemy. Ogrodnice mogą uprawiać rośliny krowce, by zdobywać łaski i pożywienie. O tak, dziękuję i to jest super rozwiązanie. I koniec, mamy wszystko odkryte, wszystko zdobyliśmy i zdobyliśmy nawet dziobkowiec. Ciekawe. Więc słuchajcie, dla nas to jest wszystko. Widzę, jakieś braki były jedzenia, ale to szybko widzę, nadrabiają. Nie ma problemu. Aha, bo tak, bo 90 pożywienia stąd zabrałem. 30 sztuk, przepraszam, 30 sztuk, ale to szybko nadrobią. Żeby było wymaksowane, nic nie pozostawione. Mamy szybciej, szybciej z tym jedzeniem. Teraz proszę. Tak jest, 540 maksujemy.
migrujemy stąd. Wystarczy nam tej historii głębinowców. Tak. No, 44 minuty, słuchajcie, 44 minuty spędziliśmy zdecydowanie przygołem troszkę takiej sytuacji. Ale możemy w takim razie szybko nakarmić. I tam kogo możemy. Awansujemy. Kibul, ty masz szybkość budowy. Szybkość ataku, łaska. Obrażenie ataku, promień rażenia ataku. Wytwarza takie dołożenie pożywienia do zapasów. Nie, tutaj więcej obrażeń. Ewidentnie dla ciebie więcej obrażeń wejdzie. Karmimy dalej. Mhm. Ale widzę dużo jedzenia, a mimo wszystko... I trzeci poziom. Algi, ty masz szybkość ataku. Dobra. Ulepsza rośliny. No to akurat algi. To było już dwóch. Szybkość upraw. Wykopuj skarb. No nie, to ostrożny. Szybkość ruchu, ale będziemy mieć dwóch od roślin, więc już to mamy pewniaki. Pewniaki, tak? Więc teraz nakarmimy do awanse. Łaska modłów, łaska modłów. Szybkość ruchu. Szybkość ataku, szybkość ruchu. Buduje mury. Maksymalnie zrobimy już 30. Robimy to. A nóż, widelec. Coś z tego wpadnie. U ciebie fajnego. Dokarmimy tutaj. Łaski i obrażenia tak. Ok, faloskoczek. Szybkość uprawy, maksymalne zdrowie, szybkość ruchu. Kiedy oczyszcza rytualny. Łaska modów, obrażenie, zasięg ataku. 5% tutaj wytwarza piękny dźwig pożywienia. To zrobimy ciebie na... To. Trochę więcej modów, to niech tak będzie. Kogo jeszcze mogę tutaj awansować? O, widzę tutaj. Znajomka, który może. Przy walce. Skitless, tak. Ty jak najbardziej. Raz możesz się wskrzesić prawie jak drugie życie. 100% maksymalne zdrowie. Maksymalne zdrowie 30. No to zdecydowanie tak. Wskrzeszenie może być, choć na razie nam niepotrzebne. Ale mimo wszystko. Klaws, mamy to. Ty jesteś od... Noszenie. O, super. Ulepszenie. Maksymalne zdrowie. Tutaj. Więcej. No i dalej tutaj standardowo będziemy dokładać już tu, gdzie nam zostało. Dużo żywności nam zostało, więc możemy sobie zadziałać. Oczyszczenie kamieni rytualnych. Dobra. Nieco szybciej. Przebyte 10 metrów. O. Pielgrzyma weźmiemy. Pielgrzym jest fajną opcją. Zdecydowanie tak. Awansujemy teraz tu. Udźwig pożywienia. Noszenie typowe. Łaska z modów, ale super. Wytwarz mózgu sieci z nie. Dźwięk snów to nie. Promień rażenia tak nie uciekał w obliczu zagrożenia. On nosi, tak? Tajni. Niech nosi dalej. On nie modli się, ale będzie ładnie nam zbierał. I tu jeszcze mamy naszego Peblesa, który dla nas ulepsza roślinki. Szybkość uprawy. 9% 6. Nie, to jest to. To jest to. Jak najbardziej tak. Jeszcze tu dorzucimy. Rabi Abi jest waleczny. Tak. O, ładnie. Zajem obrażeń pobliskiej Kapola i zielonym małżom. Nie. Szybkość uprawy, maksymalne zdrowie, szybkość ruchu. To.
Super. Kolejny wojownik. Ale bo to jest... Nie, on jest z noszenia. To jest tymczasowo wojownikiem. Jesteś udźwig? Tak. Szybkość ruchu, szybkość uprawy, przekopię ostatnią urodziny. O, ładnie. Powiem, kiedy wykopuję skarb, udźwig... Nie. On nie uprawia roślin. Zostawiam jak jest. Tutaj jeszcze temu dołożymy. Kurczę, dużo, jak widzicie. Cornelia. Modlitwa. Modlitwa, maksymalne zdrowie, fajnie. To zrobimy to. Jak widzicie, dużo. Porozdawaliśmy i już tak naprawdę bardzo nie ma komu. Został, nie, przepraszam, został jeszcze jeden. Ładujemy, ładujemy i nie doładowaliśmy. Kontynuujemy naszą podróż już w kolejnym epizodzie i teraz mamy do wyboru trzy lokacje. Albo katakumby skorupiaków. Zostaje mi jedno jajko. O, to byłoby fajne. I do tego mielibyśmy prawdopodobnie nagrodę ekologiczną w tym miejscu. No i na to ja czekałem. I bardzo bym tego chciał. Więc fajnie by było. Tutaj mamy trzy znowu kamienie rytualne. Słabo to ostatnio wyszło. Różowa zguba. I tutaj mamy parujące otwory wentylacyjne. Trzy, kurczę, ale nie, no ekologiczna oczywiście, że pójdziemy w ekologiczną, jestem pewny o tym. I to daje nam później przejście tutaj. Te dwa kierunki. I później byśmy mieli chyba... Albo tu, bąbelki jeszcze na zakończenie. No i zobaczymy. Więc chyba już znamy nasze dalsze kroki. W każdym razie wydaje się to dosyć oczywiste. Natomiast, jeżeli wam się spodobał ten odcinek Krabgot, ta nasza podwodne, głębinowe starcie, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!